Siemano, dzisiaj są moje 21 urodziny i z tej okazji będę musiał wykonać 21 hardkorowych wyzwań. Tak szczerze to nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać, bo nie wiem, co Sugar tam dla mnie przygotował. A ja już mam stylówę urodzinową i lecimy z odcinkiem. Byku, ja już lecę, co mam robić? Dobra, pierwsze zadanie. Ha, wiadomo, Sugar wymyśla zadania, proszę bardzo. To jest chyba zemsta za ostatni odcinek, co ci kamikadze kazałem pić, znaczy Kevika, o. Na dobry początek. Ła, to jakieś gówno, najtańsze chyba, co? Dobra, skup się, bo musisz zabić gościa z Filopa. Dobra, ale to bez tego kapelusika, bo on mnie denerwuje, tak? Jak ja mam go trafić? Z Filopa! Za pierwszym razem zrobił! Nie ma kary, za to jest nagroda. O. Taką ładną babeczkę urodzinową ci kupiłem. Ogólnie jestem na diecie, ale dzisiaj urodzinki to mogę zjeść. Tak, zjeść babeczkę to kolejne przyjemne wyzwanie. No taka przyjemna babeczka, no dziękuję, dziękuję. Bardzo dobra. Dobra, kolejne wyzwanie jest takie, że następnego gościa, jak będziesz z nim walczył, za każdym razem, kiedy go trafisz, musisz klasnąć. Rękoma, tak? Tak. Będę bił sobie brawo, jak będę robił gościa, fantastycznie. I goniemego, ale już po Kevie. Gdzie poleciał? Powiedz, gdzie? No i po co mi te okulary, jak i tak jestem ślepy, no? Uciekł mu! A i zapomniałem tutaj powiedzieć, oczywiście, jak wykonasz wszystkie wyzwania, to dostaniesz ode mnie prezent. A, no to muszę się postarać, tak? 21 wyzwań! Dobra, ja się muszę skupić na pojedynku. A, dwa razy zdrabiłeś! Ja pierdzielę, co ty mi wymyślasz? Dawaj go teraz! Jest! Tak, jest! Zrobione wyzwanie! Gratulacje! Najsik! To teraz nagroda jakaś musi być! Dobra, mam gościa! Mam jakiś challenge? Jak go zabić? Jak go zabić? Normalnie? Mogę normalnie? Dzięki wielkie! Ale ja mam 21 urodziny, a nie 22. Możesz zdmuchnąć i pomyśleć życzenie. Pomyliłeś świeczki, 21 lat. Nie jestem jeszcze emerytem. To tylko co? Takie były w sklepie, mam to życzenie. Żeby każdy wpisał widz, kodzik zjednoczeni w sklepie Fortnite. Takie jest moje życzenie. Mam nadzieję, że się spełni, widzowie. Udało się. Kiedy zabijesz następnego gościa, musisz go ośmieszyć nie jakąś emotką z Fortnite, tylko własnym wymyślonym tańcem zwycięstwa. Ale w prawdziwym życiu czy w Fortnite? No, w prawdziwym życiu. Nie, to jakiegoś bota trafił. O, o! Obity! Zabity! Tom! Taniec! No to niech będzie taki podrobiony Ronaldo. Co to jest? Czy to będzie nowa emotka w Fortnite? Chyba nie, widzowie. Teraz proszę sam sobie nadmuchać balon. Ja nie potrafię, jestem amebą, ja nie potrafię dmuchać balonów, a on akurat taki challenge głupi mi wymyślił. No dawaj, dawaj, dawaj! Jaki czerwony się zrobił? Ja nie umiem, nie umiem, nigdy nie potrafiłem. 5 minutes later. Zawiąż, bo gościu dojeżdża! Gdzie spierdzielasz? Mój frag, mój frag! Zabij gościa po prostu! No i rozwalić balona! No, że ja drugiego nie dmucham, człowieku, nadmuchałem ci idealnie! Drugiego mam specjalnie! Łatwiej się zabija tych frajerów, niż te balony dmucha, człowieku! No ten mi dmucha balona, jak ja mam się skupić na grze, widzowie? Jak zabijesz gościa, musisz przebić tego balona! Zabił mi go! To się nie liczy, dawaj następnego! Ładnie, 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 czekaj, 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 do strefy, do strefy. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale to było proste! Za mocno go nadmuchałeś! Dobra, o! Co on zrobił? Ja strzeliłem konfetti, ale w złą stronę. Jesteś po pierwsze idiotą, a po drugie sprzątałem ten pokój 3 godziny. To miało być na Wina, nie wiedziałem, że tak to działa. Patrzcie, widzowie, nie wiedziałem, jak się tym obsłużyć i tu mi wszystko wystrzeliło przy drzwiach. Chamstwo totalne! Dobra, raz trafiony. Dobra, dajesz, dajesz zwycięstwo, będziesz miał nagrodę. Co się z klawiaturą mi dzieje? No patrz, patrz, co się dzieje. Nie, w takim momencie mi się coś zepsuło. Zero matsu. Wiele brakowało.
mi się coś, nie wiem, nie działa. Klawiatura, myszka, nie wiem, coś się zwaliło. Urodziny, takie rzeczy się dzieją. Za każdego fraga, którego zrobiłeś w tej gierce, musisz zrobić 10 pompek. Kurde, 6 fragów. Ej, czyli 60 pompek. Dobra, widzowie, ściągam koszulę, bo mnie strasznie upina i robimy te pompeczki. Let's go! From the south side, we warriors. My bloodline and glorious. Jeszcze 30. My storyline victorious. Ain't just me, it's more of us and we out. Widzowie, to nie jest kolorowe, jeszcze 5. Jak ja teraz mam grać? Dobra, w tej gierce masz 3 minuty, żeby zabić 3 przeciwników. Jeden frag! Jeszcze 2 minuty i 10 sekund na naszym timerze. Mój frag! 2 minuty na ostatniego fraga. O! Czy będzie frag? 1,5 minuty. Dostał? Nie ma krewnika! Let's go! Co on tu pali, kurde, fajki? Co to jest? Ja pierdzielę, chłopie! Let's go! Challenge wykonany! Let's go! Stola. Jak się przestraszyłem! Let's go! I lecimy po zwycięstwo! Let's go! Dojeżdżaj, ale następnego fraga musisz zrobić w okularach przeciwsłonecznych. Dawaj szybko! Dojeżdżam! Doktor Disrespect, jak ty tak grasz? Tak się nie da! No nie da się, nie chce mi się z takimi nawet użerać. Zabity, let's go! Ale tego już nie muszę. O, jak jasno! Czuję się jak wampir, który wyszedł z groty. Dobra, jako że go tak ładnie zabiłeś, musisz go zdisować, bo dawno nie było distraka. Czekaj, mogę po tym fragu? Możesz. Dobra, raz trafiony. Wow, drugi! Alex 14, jesteś takim noobem, że chyba zrobiłeś kupę w gacie, bo tak cię rozwaliłem, mordo, tak cię zniszczyłem, jesteś nikim, tak jak pierwszy zawodnik, to jest jakiś dla mnie tu chłodnik, ja bym cię tutaj masakrował, bo ja jestem jak... Koniec. Ale i tak dobrze, bo poszło, także challenge zaliczamy. Emocje dopiero się teraz zaczną, ponieważ w następnym pojedynku za każdym razem, kiedy otrzymasz obrażenia, okay, poczujesz je na własnej skórze, bo dostajesz hita z rękawicy bokserskiej. Mocne gówno, no. A jak mnie bije strefa. Takie leciutkie, nie? Już nie bije strefa. Ale headshot! To jakiś wąt! Nie dostałem! I nie dostałem ani razu! Dobra, widzowie! Teraz musisz zabić przeciwnika na stojąco! A tak mogę, czy muszę... Tak możesz! Ale się dziwnie gra, ja pierdzielę! Dobra, robisz go! Ty, ja go nie widzę! Nie widziałem go! Zaliczony czas! Dawaj krzesło! W nagrodę możesz wypić najobrzydliwszy napój na świecie, czyli napój ekipy. To jest napój ekipy, bez przesady, że taki obrzydliwy. Ale widzę, że specjalnie wybrałeś truskawkowy, bo wolę cytrynowy, tak? O, ale to było dobre, let's go! Stanąć na rękach na 5 sekund. Teraz w środku rozgrywki. Szybka poducha, żeby mnie łeb nie bolał. I lecimy, nie było zabronione. Dobra, widzowie, drugie podejście. Człowieku, spadłeś! Ale byłem na sekundę na głowie zaliczony. No dobra, niech będzie, zaliczamy. Hej, mam dla ciebie głupie zadanie. Musisz pokazać widzowi ostatnie swoje zdjęcie, jakie masz w galerii na telefonie. To może sam pokaż, bo ja jestem zajęty graniem. Ale od najnowszych, nie najbardziej kompromitujący, człowieku. To jest ostatnie zdjęcie widzowi, on se robi przy komputerze, ha? No, ale co w tym jest śmiesznego? Tu jest geneza. Pierwszy raz zabiłem w nowej grze New World jakiegoś typa i zrobiłem zdjęcie na pamiątkę. Za 20. Let's go! Porobił! Ile masz HP?
No w końcu! Ile ja go pyrkałem po 10, po 20, w końcu się udało. Dobra, szybki helikopter. Co to znaczy helikopter? Krzesło. Kiedyś robiłem już śmigło, spróbujmy jeszcze raz. I zakręcę, tak? Ała, ała, moje palce, a teraz. Pierwsza klasa, zaliczamy. Okej, okay, na spokojnie, nie wie co się dzieje. Myśli, już jest załamany. No i rozwalony. To i zwycięstwo w urodziny, to musiało się wydarzyć. Najłatwiejszy frag w moim życiu. Brakuje tu teraz tego konfetti, które rozwaliłeś na całej podłodze. Ostatnie wyzwanie, jakie wykonasz, dostajesz ode mnie prezent. Musisz zadzwonić do widza i żeby ci złożył życzenia. Tak samo jak ty mnie ośmieszyłeś. Siema. Siema. Fajnie, że dzwonisz, ale mam dzisiaj urodziny, wiesz? Co chciałeś? Wszystkiego najlepszego w takim razie. A dziękuję, dziękuję. Bardzo mi miło, ale mam naprawdę. Teraz wszyscy do mnie wydzwaniają, więc trzymaj się, bo nie mam jakoś czasu dłużej rozmawiać. No ale dzięki za pamięć, siema. Tak się wymuszał z życzenia, ale gratulacje, wykonałeś wszystkie wyzwania. Let's go! A tu jest prezent specjalnie dla ciebie. Proszę bardzo. O, serduszko! Takie oto ładne ciastko mu kupiłem. Nie no, słodkie, słodkie. Proszę, chcesz zobaczyć jakie ładne? Co ty, powaliło cię? Zemsta za tego fakacza, co mi dał w zeszłym roku. No człowieku! Bez przesady, rozumiem, kontent. Smaczne kontent, ciasto! Ale jesteś hamer! Pokaż się do kamery z bliska, jak wyglądasz. Haha! Także złóżcie mu życzenia, bo ma dzisiaj urodziny, a my się żegnamy, kodzik zjednoczyni i do następnego odcinka. Mam zatkany nos i muszę się na nowo okopać po swojej urodziny, no. Trzymajcie się, kod zjednoczeni!